Co? Przedstawiam Państwu Weronikę Mularczyk. Słuchaj, ja z Weroniką znamy się od niedawna w sumie i pierwszy raz widzimy się na żywo. W ogóle to jest super sprawa, bo to tak jak mówiliśmy przed chwileczką, takie spotkania mailowe to takie strasznie dwuwymiarowe wszystko i dopóki człowiek nie zobaczy, to nie wie, z czym to się je tak naprawdę wszystko. I jednak jak człowiek jest żywy, widać go, to zupełnie inaczej to wszystko rozmowa wygląda i rozmowy się inaczej przeprowadza, jest chyba przyjemniej. Słuchaj, bo ja, no, ponieważ znamy się od niedawna, ja nie miałem okazji wcześniej twojej kariery jakoś oglądać, śledzić i tak dalej, ale odniosłem wrażenie, że ostatnie miesiące, może ostatni rok, taki dosyć szybki skok tej twojej kariery. Widzę cię na wielu wywiadach, widzę cię w wielu różnych miejscach, dołączasz do wielu różnych projektów. Chyba nawet zmieniłaś pracę z tego, co... Tak. Tak, prawda? Wszystko na raz. Wszystko na raz. Jeszcze MVP się pojawił po drodze. Tak. Słuchaj, przyznam, że najbardziej mnie ten MVP z tego wszystkiego interesuje, bo ja już lata temu czytałem o MVP trochę, ale generalnie czym to się je? Co to tak naprawdę jest? Skąd to się bierze? Kto to nadaje? Bo to jest tytuł, co to jest? To jest taki tytuł, takie wyróżnienie, nagroda od MVP, które w jakiś sposób nagradzają ciebie jako dewelopera, jako osobę, nagradzają twoje działania w społeczności IT. I MVP może zostać ktoś, kto zostanie nominowany albo przez innego MVP, albo przez kogoś z Microsoftu. No i są różne kategorie MVP. Jest MVP na przykład od Office 365, od Azure'a, od AI'a. Ale ja jestem w kategorii Development Technologies, czyli po prostu takiej ogólnej. Ja piszę i dzielę się wiedzą odnośnie wszystkiego w sumie, co uważam za ciekawe. To ty zostałaś nominowana przez innego MVP, czy tak Microsoft ciebie dostrzegł? Przez innego MVP, Przez innego MVP, tak jest. Aha. To jest tytuł, który jest... Nie pamiętam, może się mylę, ale wydaje mi się, on jest na rok przyznawany, na tak? Rok. Czy to jest na rok? I to się wiąże z jakimiś dodatkami dla ciebie? Coś fajnego, czy to tylko jest taki wirtualny, że super, że mam, cieszę się, ale poza tym... Super, że mam, cieszę się. Okay. Ale znaczy, no to jest pierwsze, prawda? No, no jednak przychodzi ta statuetka, taka MVP z tymi takimi kółkami za kolejne lata i to... No, na mnie robi wrażenie, taki nie, coś. No to w ogóle bez zdania w ogóle, to już wielkie osiągnięcie i naprawdę gratuluję. A czy to otwiera w jakiś sposób jakieś drzwi przed tobą w Microsoftie na przykład, czy w jakiejś innej firmie? Znaczy otwiera bardzo dużo drzwi, tylko zależy, na czym nam zależy i co chcemy z tym zrobić, bo można nie robić nic. Microsoft udostępnia sporo rzeczy właśnie tylko dla MVP. Mamy dostęp do jakiejś trochę szybciej do jakiejś informacji, albo mamy jakieś dodatkowe bonusy. No ale to nie jest obowiązek korzystać z tego, więc no, oczywiście. Można wybrać sobie coś, co nas interesuje i dzięki temu rozwijać się bardziej. No ciężko iść we wszystkich kierunkach, czyli po prostu korzystać ze wszystkiego. No tego jest strasznie dużo wszystkiego, oczywiście. Tak, że po prostu no, nie da rady, nie ma tyle czasu, trzeba by nie pracować i jeszcze by zabrakło czasu. I to jest cudowne, co powiedziałaś, przepraszam, bo ja cały czas z juniorem powtarzam, z którym pracuję, żeby się nie pchali we wszystko, bo tego jest ogrom. Jeżeli osoba z takim doświadczeniem jak ty mówi, że się nie może pchać we wszystko, bo tego nie ogarnie, to dopiero taka początkująca osoba, prawda? To trzeba coś wybrać, trzeba się na coś zdecydować i iść w tym kierunku, bo inaczej to jest szaleństwo. To jest zupełnie. Słuchaj, powiedz mi, jak to się stało, że ty jako programistka zajęłaś się technologiami Microsoftu? Bo ja przyznam, że w moim pokoleniu, jak to brzmi, nie? Ale że mamy takie podejście trochę ambiwalentne do Microsoftu, nie do końca był przez nas lubiane. Chociażby dlatego, że rzeczywiście Microsoft się mocno zmienił ostatnio. I wspiera open source, przynajmniej częściowo i o dziwo, .NET pojawił się pod Linuxem, ale były takie czasy, kiedy Microsoft w zasadzie z wszystkimi walczył. I rozumiem, że te czasy się chyba zmieniły i tobie się generalnie podoba, jak to wygląda w tej chwili.
Jak to jest tej strony? No, z mojej strony ja w ogóle się nie spotkałam z jakimiś takimi właśnie negatywnymi opiniami na temat Microsoftu. Wręcz przeciwnie, całkiem sporo programistów, których znam bliżej lub dalej, sobie bardzo chwali, ponieważ udostępnia, Microsoft udostępnia bardzo dużo narzędzi. I to są narzędzia ogromne typu Microsoft 365, czy typu Office 365, czy w ogóle cała platforma Azure, Azure DevOps, czy jakieś mniejsze rozwiązania, boty, machine learning. I to nie jest tylko tak, że Microsoft udostępnia same rzeczy płatne, za które trzeba płacić dużo pieniędzy, bo to może byłby jakiś argument przytaczany, ponieważ no, firma ta sporo rzeczy darmowych udostępnia. Jak jest Visual Studio, no to jest na przykład wersja community darmowa, czy tam Visual Studio Code, też całkiem nowa rzecz. Są różnego rodzaju programy dla studentów, więc studenci też jak najbardziej pod okiem Microsoftu w ramach bodajże Microsoft Learn Student Ambassadors, czy tak się nazywa ta inicjatywa, studenci się mogą rozwijać. Są też meetupy, na które Microsoft Przepraszam, wspiera. Że ci przerwę na chwileczkę, bo mnie zaciekawił ten plan, czy ja słyszałem o nim, ale ja nie... Czy znasz dokładnie, znaczy inaczej, dokładnie, czy znasz szczegóły tego programu dla studentów? Chodzi mi o to, czy on dotyczy rzeczywiście tylko studentów, czy generalnie początkujących programistów? Czy ktoś, kto nie jest studentem, może z takich programów korzystać? Nie znam aż tak dokładnie. Mam znajomą, która w tym brała udział i to było na studiach. To ona przewodziła, że tak powiem, grupie studenckiej w trakcie studiów. Więc na moją wiedzę w trakcie studiów, ale nie jestem na bieżąco, tak. No to będzie można poszukać. Ja mam takie jeszcze, wiesz, bo ja przypuszczam, że nie urodziłaś się programistką, prawda? Nie wiem, nie. Chyba niewiele ludzi chyba się nie, rodzi. Prawda? Chyba nie, znaczy, prawda? No, rodzi to się może trochę, ale z programistami. A pamiętasz, jak to było na początku? Jak to wyglądało u ciebie? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zostać programistką? Znaczy, bo ja inaczej, no, może nie tyle programistką, co kobietą IT, o. Kobietą IT, okej. Okay. To było tak, że ja zaczęłam uczyć się dotneta w domu. To nie było coś, czego się uczyłam na studiach. Ja się uczyłam w domu, poświęcałam swój czas. Miałam mentora, który mi pomagał, który mnie wspierał na tych początkowych etapach, które są zdecydowanie trudne. No ale w sumie najtrudniejsze po tej nauce, po jakimś tam okresie nauki, było znalezienie pierwszej pracy. I to było naprawdę trudne. Ja wcale nie wypadałam rewelacyjnie na rozmowach rekrutacyjnych. No nie wierzę, po prostu. naprawdę. Początki były trudne, ale pomogły mi projekty, które robiłam w domu. I dzięki nim właśnie, dzięki przykładom kodu, który tworzyłam, w jakiś sposób pokazałam się i doceniono moje starania i pokazałam właśnie, co potrafię. Jeśli jest młody programista, stara się o pracę, to te projekty to jest podstawa, prawda? Zdecydowanie. No. Właśnie dlatego powtarzam za każdym razem na różnego rodzaju meetupach, albo jak ktoś nas pyta, że ktoś mnie pyta, no GitHub to jest, czy tam jakieś inne miejsca, w którym się wrzuca publicznie kod, to jest podstawa, żeby pracodawca mógł zobaczyć, jak ty pracujesz. To nie chodzi o to, żeby tam był super kod dopieszczony, to chodzi o to, żeby pokazywać po kolei swój rozwój. Że się coś robi. Tak. I chyba aktualność, bo wiesz co, ja prowadziłem ostatnio taką akcję, w której pomagałem właśnie początkującym programistom, przeglądałem ich CV, które mi przesłali, przeglądałem ich GitHuba i zauważyłem, że bardzo duża część z nich rzeczywiście miała coś na tym GitHubie, ale to były takie projekty, które zaczęli, nie wiem, 2-3 lata temu i one sobie tak leżą. Zupełnie nierozwijane i nawet jak się tam wejdzie, zresztą na GitHuba, jak się wejdzie na czyjeś konto, to od razu na początku widać taki wykresik z informacjami, jakie są kontrybucje, jak on działa. Ja widziałem, że wielu z nich po prostu ma te puste te wykresy. Oni coś tam kiedyś porobili i stanęli na tym etapie bez żadnego rozwoju. I ja myślę, że to jest strasznie duży problem takich osób. Co myślisz na ten temat?
Tak, zdecydowanie zgadzam się, że no, nie o to chodzi, żeby codziennie robić jednego commita, wiesz, poprawić literówkę, ale chodzi o to, żeby sobie dłubać systematycznie, co tydzień, co weekend, robić coś. Jeśli dany projekt nam się już znudził i nie chcemy albo nie mamy co tam więcej robić, to sobie wymyślmy jakiś nowy, jakąś nową technologię. A może to była wcześniej webówka, to może teraz desktop, a może jeszcze w ogóle coś innego, może jakiś bot. Ale mnóstwo możliwości. No, możliwości jest ogromnie dużo. Ja mam takie pytanie, bo ja odnoszę wrażenie, że ty się nudzisz, bo oprócz tego, że masz pracę, to ty sobie jeszcze wymyśliłaś projekt open source. Tak, własny, nie który prowadzisz, nie nudzisz się? Nie wiem, no takie wrażenie odniosłem i to zdaje się, on już jest od dłuższego czasu i to taki jest takim wpływem na społeczność ogólnie, bo odpalacie go regularnie, zdaje się, co roku. Tak. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Jak to wygląda? Czym to się w ogóle? Jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś prowadzić projekt open source? Bo to nie jest naturalna kolej rzeczy. Ja wiem, że są osoby, które to lubią, sprawiają im przyjemność, ale generalnie większość programistów jednak nawet jeśli zaczyna tworzyć projekty, to pozostawia je dla siebie. Niewiele osób otwiera je dla społeczności i stara się rozwijać je z innymi. Jak to było u ciebie? U mnie zaczęło się od tego, że chciałam zrobić coś fajnego dla społeczności, konkretnie IT. I wpadłam właśnie na pomysł kalendarza adwentowego dla programistów, takiego kalendarza adwentowego, tylko że online. No i w sumie od słów do czynów. W pierwszej inicjatywie, w pierwszej edycji, bo to już były 3 edycje, w pierwszej edycji współpracowałam z Mikołajem Jakubowskim. Wtedy to jeszcze nie był projekt open source, ale już od kolejnej edycji wiedzieliśmy, że się inicjatywa spodobała, projekt się spodobał, mieliśmy plany na rozwój i wtedy stwierdziłam, że warto z tego zrobić open source, żeby każdy mógł się do tego dołączyć. Więc kod aplikacji został wrzucony na GitHuba. No i każdy może zostać kontrybutorem i dorzucić jakąś tam swoją cegiełkę. Okej, okay, a każdy może się dorzucić, tak? Aha. Każdy się może dorzucić. Fajnie brzmi generalnie w tych projektach i ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, że otwieramy się i... Znaczy, no nie można się bać, że ktoś coś zepsuje, bo to nie działa w ten sposób. Mm-hmm. Ale. Przemyślę pytanie, za chwileczkę ci zadam. Umknął mi wątek. Ale słuchaj, a ten projekt open source, czy jego rozpoczęcie, a w ogóle, jak mówisz, że on to już będzie 3. edycja w tej chwili. To czwarta by była teraz. Przepraszam, teraz już będzie 4., 3 już były. Tak. To wystartowaliście jednego roku i od razu startowaliście projekt tego samego roku, znaczy ten kalendarz adwentowy wystartowaliście od razu tego samego roku, czy tak, tego samego roku? Tak, to była bardzo... Krótka akcja. Tak, krótka akcja. Pierwsze podejście było bardzo spontaniczne. Aha, no to tak się chyba przeważnie zaczyna. Czy to miało jakiś wpływ na twoją karierę, na to, co robisz obecnie i czym się zajmujesz? Nie? Nic? Nie za bardzo. To nie dało mi pracy ani jakichś takich benefitów, ale... miało wpływ na to, że poznałam technologie, których nie wykorzystywałam wcześniej w pracy. Więc z jednej strony mogłam się rozwijać w czymś, czym w pracy się nie mogłam rozwijać, bo na przykład miałam tam zupełnie inne technologie, rozwiązania. Z drugiej strony też współpracowałam z rewelacyjnymi ludźmi. I nie dość, że poznałam tych ludzi, nawiązaliśmy współpracę, uczyliśmy się, jak ze sobą współpracować. To jeszcze no, taki projekt zmusił mnie poniekąd do wcielania się w różne role i poznawanie różnych perspektyw, czyli zarówno projekt menedżera, testera, no, dewelopera oczywiście, marketingowca, sprzedawcę czy lidera, który dowodzi jakimś tam zespołem. Czyli z jednej strony no, nie miało to może bezpośredniego wpływu na twoją karierę, ale jako na rozwój ciebie jako programistę, jako bardzo menadżera dużo. I tak dalej miało ogromny wpływ, tak? Mm-hmm, tak. Znaczy myślisz, że to ma podobny wpływ na rozwój osób, które dołączają do takich projektów? Zależy jak się te osoby
angażują w projekt. To można się angażować na różne sposoby. Mhm. Dokładnie. A jak się pracuje w takim projekcie w takim razie? Tak pytam właśnie z perspektywy takiej osoby, która chce dołączyć, jak taka praca wygląda? Okej. Przede wszystkim pracuje się asynchronicznie. To jest podstawa podstaw. Nie można oczekiwać, że w jednym czasie będą dostępni wszyscy członkowie zespołu, czy tam jakaś większość. Więc to z jednej strony jest zaleta, ale to jest bardzo duże wyzwanie. Zwłaszcza przy deadline'ach, przypuszczam. Tak, tak. Komunikacja, no to tutaj nie ma już takich koli, jak na przykład podczas pracy zdalnej po prostu się dzwoni do kolegi czy koleżanki, no to komunikacja musi iść pisemnie zwykle przez jakieś issuesy, pull requesty. Teraz jest GitHub Discussions w wersji beta, więc też takie miejsce. Jak się pracuje? No, bardzo różnorodnie, ponieważ do projektu może komitować w zasadzie każdy, więc żeby właśnie nie popsuć to, o czym mówiłeś chwilę wcześniej, żeby nie popsuć, to trzeba przygotować się, trzeba przygotować projekt, muszą być jakieś zdefiniowane rule sety, czyli takie zestawy zasad, jakichś standardów kodowania, żeby był jeden spójny styl. I tak samo przydają się template'y na GitHubie, czyli template'y issuesów, template'y pull requestów, żeby jak najlepiej i jak najszybciej nowe osoby mogły się wdrożyć to wszystko w projekt, tak. Oczywiście nic by się nie udało zapewne, gdyby nie dokumentacja. I dokumentacja jest istotna, o czym może niektórzy zapominają. Na GitHubie to głównie README plik i Contributing File, czyli takie dwa główne pliki, w których powinna być wszelka wiedza odnośnie kontrybuowania do projektu. A kto się zajmuje potem tworzeniem takiej dokumentacji już na bieżąco? Bo ja rozumiem, że ty przygotowywałaś jakąś dokumentację startową, żeby opisać te wszystkie zasady, te wszystkie reguły, w ogóle progi wejścia, co jest wymagane ewentualnie od kandydatów, ale do tego dojdziemy za chwileczkę, zapytam cię o to na pewno. Ale te osoby, które potem kontrybuują, które wrzucają swój kod, czy one też są odpowiedzialne potem za dokumentowanie tego kodu, za wpisywanie jakichś zmian do tego pliku README? Jak to działa? Oczywiście, oczywiście. No jak praca deweloperska, no to zależy oczywiście od projektu. Czasami jest tak, że ktoś inny w ogóle się zajmuje dokumentacją i deweloperzy nie dotykają tej części, ale akurat na GitHubie zwykle po prostu deweloper, jeśli coś zmienia w open source, to powinien pamiętać albo powinno być wymienione w pull requestie taki check, aktualizacja dokumentacji. Tak samo jak na przykład napisanie testów, jeśli jest taka możliwość. Oczywiście. I pamiętajcie, programiści, piszemy testy. To nie jest domena testerów wyłącznie. Błagam, piszcie testy. Wszyscy będziemy szczęśliwsi wtedy. Może aplikacje na Androidzie się nie będą tak wysypywały na każdym roku. Powiedz mi, jacy ludzie trafiają do twojego projektu? Jak ich wspominasz, jak wspominasz współpracę? Bo ja rozumiem, że to jest taka rotacyjna współpraca. Czy masz jakichś stałych współpracowników, którzy pracują nad tym projektem z tobą od początku? Wiesz co, na początku to byli tylko moi znajomi, bo to była taka inicjatywa bardzo, najpierw była spontaniczna, potem zebrałam grupkę znajomych i to razem robiliśmy, a później zaczęły też kontrybuować osoby, których w ogóle nie znałam. Nie wiem, usłyszeli gdzieś, postanowili pomóc, to było bardzo fajne. I tak, zwykle to były takie rotacyjne podejście, czyli wrzesień, październik zaczynaliśmy pracę nad nową edycją. I wtedy zbierałam zespół. Zwykle było część osób, które już wcześniej nad tym pracowały, a część zupełnie nowych. Ale w tym roku, dzięki w sumie twojej inicjatywie Junior Pyta. Fajni ludzie tam są. Fajni ludzie tam są, taki program mentoringowy właśnie juniorpyta.pl. Z takiego programu pracują teraz w projekcie moi podopieczni i pracują już w sumie drugi miesiąc. No to ładnie, ładnie. Będę ich musiał pochwalić normalnie. MVP, też muszę ich pochwalić. MVP normalnie.
Czyli okej, czyli jeżeli wzięłaś juniorów do swojego projektu, to możesz w zasadzie powiedzieć, że twój projekt jest junior friendly, tak? Ale to jest kwestia, myślisz, że to jest kwestia projektu, czy to jest kwestia ciebie jako opiekuna tego projektu? To zależy. To zawsze jest dobra odpowiedź. Wiesz co, no trzeba odpowiednio przystosować projekt. I to nawet nie mówię, że tylko dla juniorów. Trzeba dostosować do wszystkich kontrybutorów. Tak, więc jeśli mówimy bezpośrednio o juniorach, no to warto zwrócić uwagę na issuesy na GitHubie, które są specjalnie otagowane. GitHub ma takie, proponuje kilka domyślnych tagów i jest taki tag jak Good First Issue. Czyli coś, co nie wymaga zbyt wielkiej wiedzy biznesowej i zapewne też zbyt wielkiej wiedzy, wielkiego doświadczenia, żeby dane issue rozwiązać. Więc warto patrzeć na takiego rodzaju issues. A dodatkowo, no, warto też patrzeć na to, czy w ogóle projekt jest jeszcze utrzymywany, czy nie jest, wiesz, no, myślę, dlatego trzeba zacząć przede wszystkim w ogóle. Tak, czy są jakieś pull requesty. Te issue są wyszukiwalne, przepraszam. Te issue są wyszukiwalne. Można wyszukiwać te issue, no, żeby sprawdzić, w jakim projekcie takie zadania dla początkujących tak są. Jest. Tak, można przeglądać na GitHubie. I dodatkowo jeszcze zwrócić można uwagę na to, czy właściciel, czy owner, czyli w sumie tłumacząc to właściciel, czy właściciel repozytorium też się udziela. Czy nie wisi na przykład 15 pull requestów od roku i w sumie no to... Tak, i nikt nie zatwierdza. I nikt ich nie zatwierdza, dokładnie. No tak, to rzeczywiście słabo by było. To bez sensu. Czyli jak ktoś jest początkujący, to najlepiej zacząć właśnie w ten sposób. Wyszukać projekty, które są aktywne, wyszukać projekty, które mają tikety dla początkujących programistów i sprawdzić, czy jest ktoś, kto nad tym działa i to wszystko pilnuje, żeby to tak wszystko funkcjonowało. I jeszcze dodatkowo można się przyjrzeć zawartości tych issuesów, czyli zwrócić uwagę na to, czy są w miarę dobrze opisane, wiadomo, co trzeba zrobić, czy można się do tego zabrać właśnie, że tak powiem, z marszu, zabrać, nie dość, że zrozumieć, co trzeba zrobić, to jeszcze zabrać się za implementację bez kontaktowania się z właścicielem projektu. Bo to czasami jest największy problem, chce się usiąść do kodu, już tu zaraz pali mi się klawiatura i w sumie to nie rozumiem, co ma być zrobione, albo w ogóle... Brakuje tego opisu, nie ma tego dokładnego opisu. Brakuje dokumentacji, brakuje informacji. To rzeczywiście, ale to jest też bolączka projektów komercyjnych również. To projekty open source nie są tutaj jedyne, to trzeba oddać, no nie. Że wiele projektów komercyjnych cierpi na dokładnie te same problemy. No, po prostu pech. Jest ciężko. No to jest, to niestety potwierdzam. Też czyli tak. Rozumiem, że podstawowa rada Weroniki, nie poddawać się. Tak. I kodować. Kodować. Dobra, kodowanie to chyba na tym zakończyli to dzisiejsze spotkanie. Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Super. Ja ci też bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wiedzy. I gratuluję, bo to jest, ile tam cyferek u ciebie się pojawiło na kanale? Na kanale. To świętujemy w sumie te cyferki. Świętujemy, tak, cyferki trochę, tak, na vlogu ponad 1000, na junior pyta też ponad 1000, także no. Bardzo ładnie, idziesz jak burza.